W poprzednim filmie pokazywałem jak oblicza się pochodną iloczynu dwóch funkcji. No a teraz chcę obliczyć pochodną iloczynu trzech funkcji. No i zaraz wam pokażę, że można wyprowadzić wzór na taką pochodną iloczynu trzech funkcji korzystając z tego co już wiemy o iloczynie dwóch funkcji. Wystarczy najpierw potraktować to jako iloczyn dwóch czynników. Pierwszy czynnik to będzie powiedzmy ta część, a drugi czynnik to będzie reszta. No i teraz, jak liczę pochodną iloczynu, no to mogę skorzystać ze wzoru na pochodną iloczynu dwóch funkcji. I napiszemy, że to będzie równe po prostu F', czyli pochodna tej pierwszej funkcji no razy to, co tutaj jest w tym niebieskim w tej niebieskiej ramce, czyli G od X pomnożone przez H od X. Druga funkcja to jest ten iloczyn. No i dodać do tego funkcja f od x pomnożona przez pochodną tego drugiego czynnika. Drugi czynnik to jest g od x razy h od x, no i musimy obliczyć pochodną tego drugiego czynnika. No skorzystałem ze wzoru na pochodną iloczynu dwóch funkcji. No i teraz to co muszę zrobić, no to obliczyć jeszcze tę pochodną tutaj. A ta pochodna, no to znowu jest pochodna iloczynu. No to może ja rozpiszę tylko tę część, żeby nie przepisywać wszystkiego, że to będzie równe. Czemu to będzie równe? No muszę znowu skorzystać ze wzoru na pochodną iloczynu. Czyli napisać, że to jest pochodna pierwszej funkcji, czyli w tym przypadku funkcji g, razy ta druga funkcja, czyli funkcja h od x, dodać g od x razy pochodna funkcji h. G od x razy h prime od x. I to jest pochodna tego iloczynu. No dobrze, no to teraz mogę to wszystko razem zebrać. Tutaj powinno się zmieścić. Czyli to będzie tak: f' od x razy g od x razy h od x I to jest po prostu ten pierwszy składnik tutaj przepisany. Tutaj ten nawias w zasadzie był niepotrzebny, nawet, ale napisałem go, żeby podkreślić, że korzystamy ze wzoru na pochodną iloczynu i żeby wiadomo było, że ten czynnik traktuje jako jedną funkcję w tym pierwszym kroku. No do tego dodamy. No i teraz f od x wymnożę przez, przez te dwa składniki tutaj, bo no mamy fx razy. Pochodną tego wyrażenia, pochodna tego wyrażenia składa się z dwóch czynników. No to od razu przepisując, wymnożę f od x przez te dwa składniki. Czyli będę miał f od x pomnożone przez g' prim od x razy h od x i dodać f od x razy ten ostatni składnik, czyli f od x razy g od x. I to pomnożone jeszcze przez h' od x. No i widzimy taki bardzo ładny wzór. Widzimy, że jak liczymy pochodną iloczynu trzech funkcji, no to wychodzi nam suma trzech składników. I w każdym z tych składników tylko jedna funkcja jest zróżniczkowana. Raz to jest funkcja f, w drugim składniku to jest funkcja g, a w trzecim składniku to jest funkcja h. Nie trudno się domyślić, że gdybyśmy liczyli na przykład pochodną iloczynu czterech funkcji, to mielibyśmy sumę czterech składników, w których mielibyśmy iloczyny trzech funkcji i jednej pochodnej. Za każdym razem inna funkcja byłaby zróżniczkowana. No i oczywiście bardzo łatwo uogólnić to na dowolne n. Czyli widzimy, że jak mamy pochodną iloczynu n funkcji, no to będziemy tutaj mieli n składników i w każdym z nich inna funkcja będzie zróżniczkowana.